Dlaczego tutaj się zebraliście tak licznie? Protestujecie od lat. To znaczy protestujemy od lat, proszę pana, oprócz fetoru jest zanieczyszczenie gleby, środowiska. Tutaj od Wielunia do Krakowa znajduje się czwarty w Polsce wielki zbiornik wody pitnej. I ta woda prawdopodobnie już pomału jest zanieczyszczona. Dojdzie do tragedii. Proszę państwa, za nami jest o 30 km położona Częstochowa. Jeżeli zostanie zatruta woda, to ja nie wiem, jak się to wszystko skończy. To jest, proszę państwa, straszne, że przez tyle lat mogło to wszystko być. Ja nie wiem, co na to odmawia. Jeżeli z całej suczarni jest 740 zł, a właściwie nie z suczarni, tylko z drogi podatków i 80 zł skutki, która tu istnieje. I nie wiem, dlaczego, to jest pytanie do samorządu. Wszystkie odpowiedzi na pytania zarówno mieszkańców, ale czekamy też na sugestie od państwa pod numerem telefonu 601-600-900. Czekamy zarówno na SMS-y, jak i na telefony. W tej właśnie sprawie, a być może ktoś z państwa zna podobną sprawę. Zresztą o podobnych sprawach jeszcze dziś w programie będziemy mówić. Można powiedzieć, że obawiacie się państwo o własne zdrowie, życie. Proszę państwa, generalnie tak, ale Trzeba powiedzieć jedną istotną rzecz. Ten konflikt, który państwo tutaj widzicie i który nas tutaj sprowadził na to miejsce, nie jest konfliktem lokalnym. On nawet nie jest konfliktem regionalnym. Marek Hajkowski. Które zostały uchwalone i które
Inwestycja była na tyle niska, że inwestor postanowił nie wstrzymywać prac. Jeśli byśmy wspomnieli wcześniejszą sprawę inwestycji ten wiatr, to również tak jakby ten proces się powtórzył. Również i tym razem tych konsultacji nie było. I po prostu społeczeństwo nie wierzy, że jest gospodarzem na własnym terenie. Słaba frekwencja była również podczas wyjazdów na tereny gmin, gdzie istnieją już podobne inwestycje. W ten sposób inwestor chciał uspokoić mieszkańców. O budowę biogazowni sama gmina zabiegała kilka lat. Thank you.
Zdrosie, jestem wydawany na komisji przepisach mieszkańców Zajączek w Sinie opodal odpuszczalnie 4 km pod Wolą. Ja bym chciał skonkretyzować tę sprawę. Jeśli mówimy o biogazowi, to w tej chwili nie obowiązuje postępy, nie obowiązuje decyzja na budowę biogazowi. Została ona wzruszona przez starostę Powódzkiego. To jest decyzja budowlana, która została wydana 5 lat temu. Druga sprawa, decyzja środowiskowa, którą wydał pan burmistrz do biogazowni, jest obecnie SKO, czyli samorządowym kolegium odwoławczym, jest oprotestowana. I jeśli w tej chwili bym proponował nie mówić o biogazowni, czyli wszelkie pozwolenia zostały tak jakby zaniechane, cofnięte w sprawie biogazowni. Ja uważam, że tak jak słyszymy, biogazownia według ekspertów nawet wydaje się być jedynym rozwiązaniem problemu. Bo jeżeli nie powstanie biogazownia, pozostanie ten zakład. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ja chciałem wrócić do tuczarni, gdzie biogazownia jest konsekwencją tuczarni. I chciałem powiedzieć o tuczarni, z czym, z jakim problemem mamy do czynienia w zakresie tuczarni na dziś. Ja jako radny i my jako Stowarzyszenie Semper Veritas uważamy, że nastąpiło podejrzenie. To jest podejrzenie, że jest zmowa czterech urzędów. Czterech urzędów. To jest urzędu burmistrza, urzędu marszałka województwa śląskiego, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz starosty powódzkiego w sprawie tuczarni. Obecnie ta tuczarnia w ogóle nie powinna funkcjonować. Jej w ogóle nie powinno być, nie powinna zostać otwarta. Dlaczego? Ponieważ marszałek województwa śląskiego w 2009 roku wydał decyzję zintegrowaną, której nie powinien wydać, ponieważ w tej sprawie nie ma kluczowej decyzji pana burmistrza, decyzji środowiskowej. Następnie nie ma raportu oddziaływania na środowisko tej tuczarni. Szanowni Państwo, nie ma decyzji na zmianę użytkowania tych obiektów, którą powinien wydać starosta powódzki. I to wszystko dzieje się bezprawnie. I jeżeli my o tych sprawach mówimy tutaj z panem burmistrzem, to pan burmistrz odsuwa od siebie tą informację i mówi tak, nie wydałem decyzji środowiskowej, bo nie było wniosku. No to jest skandal w ogóle prawny. Jak mogło do czegoś takiego dojść, skoro tuczarnia, była przerwa w chowie między rokiem powiedzmy 2006 a 2007, a tuczarnia ruszyła 2009. Te wszystkie budynki, które tutaj się znajdują na terenie tuczarni, a więc chlewny, laguny, szanowni Państwo, ja mówię słowami pana burmistrza i raportu, który, wniosku, który przedstawił Agroduda marszałkowi, że ta inwestycja, czyli te chlewnie, to wszystko jest zdewastowane. Przejęli zdewastowane i o tym się mówi. O tym mówi wniosek przedstawicieli Agrodudy do marszałka województwa śląskiego i o tym mówi pan burmistrz Krzepic, który pół roku wcześniej wydaje decyzję na budowę silosów tutaj i mówi, że cała infrastruktura tutaj jest zdewastowana i wymaga gruntownych remontów. A więc... O remontach będziemy jeszcze mówić, o remontach mówią również przedstawiciele. Nieprawidłowego stosowania natomiast kontrola wykazała między innymi, że powodem tej interwencji jest rozstrzelenie zbiornika na województwie tak zwanej laguny, w której prowadzący instalację gromadzi tą województwę i w wyniku tego rozstrzelenia nastąpiło lokalne zanieczyszczenie terenów zarówno termie, jak i terenów podczas kontroli WIOŚ przeprowadził badania próbek zarówno z rzeki Zwarty, która potencjalnie mogła być zagrożona, jak też próbek gleby i próbek wody z rozlewisk, które po prostu do których przeniknęła gromadzica. Jeśli chodzi o rzekę Zwartę, to nie stwierdzono zanieczyszczenia rzeki, natomiast jeśli chodzi o teren, to stwierdzono lokalne
również naruszenia w zakresie gospodarki odpadami w stosunku do wydanego pozwolenia zintegrowanego, jak również niedociągnięcia, nieprawidłowości w zakresie przestrzegania ustawy o nawozach i nawożeniu. I to znalazło odzwierciedlenie w wydanym zarządzeniu pokontrolnym, jak również w zastosowanej karze grzywny na osoby odpowiedzialne za te nieprawidłowości. Tyle o kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ja tutaj muszę jeszcze dopytać, bo pan mówił o rozmowie, w której brał udział WIOŚ, teraz to są WIOŚ jednak ukarał. Proszę Państwa, to co przed chwilą słyszeliśmy, jest już pod góry lodowe. WIOŚ nie mówi o najważniejszym, że przez odpocząwszy od 2009 roku, aż po dzień dzisiejszy, mając w obszarze swojej jurysdykcji i kontroli ten obiekt, czyli to księstewko udzielne, w którym Rzeczpospolita nie działa i jej prawa nie są tu respektowane, robił to księstewko, robiło z tą gnojowicą co chciało. Chcę powiedzieć o jednej istotnej rzeczy. Wszyscy z Państwa możecie z internetu zaczerpnąć zdjęcia satelitarne tego obiektu z poszczególnych lat. Jeżeli już mówimy o tej gnojowicy, to trzeba otwarcie powiedzieć, że w żadne deklaracje, jakie tutaj padną lub będą padać ze strony właścicieli, przedstawicieli właścicieli tej tuczarni, my nie chcemy już wierzyć i wierzyć nie będziemy. To są bardzo mocne słowa, bardzo działania. O kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska już Państwo słyszeli, ale sprawą firmy, przy której stoimy, sprawą tej fermy trzodopernej zajęła się również prokuratura. Prokuratura rejonowa Częstochowa prowadzi śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody, powierzchni ziemi substancjami obdukcyjnymi fermy trzodopernej w Krzewicach. Współpracować już nie chcą i nie chcą wierzyć w zapewne.
że nie było ono poprzedzone raportem oddziaływania na środowisko, wynika z tego, że w tym czasie nie było to obowiązkowe i konieczne. Dzisiaj, inwestując w tego typu fermę, potrzebny jest, niezbędny jest raport oddziaływania na środowisko, zanim zostanie wydana decyzja o pozwoleniu skierowanym. Tutaj tego nie było. Wracając do sprawy biogazowni. Uważamy, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, które może nam wszystkim pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu. Zapraszaliśmy mieszkańców wszystkich, łącznie z czterema panami ze stowarzyszenia, którzy są przeciwni budowie biogazowni, żeby pojechali z nami. Chcieliśmy pokazać biogazownię. Pojechali ci, którym naprawdę zależało, żeby zobaczyć, jak te biogazownie funkcjonują. Dlatego, że to są osoby, które mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie fermy. Panowie mieszkają daleko dalej niż przy fermie. Odwoływanie się do smrodu codziennego i wypowiadanie się za najbliższych sąsiadów, chciałbym się spytać, gdzie jest ten... Tu jest pani sąsiadka, proszę. Tu jest pani sąsiadka. I ci państwo dali nam szansę, byli z nami, dali nam szansę, żebyśmy wybudowali biogazownię. I uważamy, że to na dzisiaj jest jedyne rozsądne rozwiązanie dla nas wszystkich. Bez wybudowania biogazowni będziemy w ciągłym, wzajemnym konflikcie. Nie ma dzisiaj innego sensownego rozwiązania tego problemu. Z nami także Henryk Jaźmiński, kierownik firmy Przodu Chlebnych w Przednicach. Pana zdaniem, bo takie są uciążliwości i to pewno Pani nie ma wątpliwości. Tutaj wszyscy musimy się zgodzić. Absolutnie nigdy się od tego nie odżegnywaliśmy. Wielokrotnie na spotkaniach przepraszaliśmy mieszkańców. Jesteśmy transparentni, jesteśmy otwarci. Przyjeżdżamy na każde zaproszenie władz lokalnych i panów ze stowarzyszenia. Robimy wszystko, żeby ta uciążliwość była minimalna. Oczywiście nie ma metod, które potrafią w 100% zniwelować ten nieprzyjemny zapach. Panie kierowniku, to jedyna opcja, żeby nie śmierdziało, mówiąc kolokwialnie, na biogazowni? To jest jedyna opcja. Biogazownie są szczelne, nie chodzi z biogazowni żaden zapach i to jest cała zasada działania biogazowni. A odnośnie Gnojowicy, to wystarczy sobie wpisać wyszukiwarkę Gnojowica i się okaże, że wszędzie pisze, że to jest bezcenny, doskonały nawóz. Jedyną wadą jest to, że śmierdzi, a staramy się to wywozić w takich okresach, żeby właśnie nie śmierdziało. Przepraszam bardzo, on po przebiegazowaniu nie straci nic ze swojej wartości, a nawet zyska, dlatego że związki amonowe podlegają wymianie i jest lepiej przyswajalna ta Gnojowica, ten nawóz naturalny przez rośliny, jest mniejsze stężenie substancji rodników złych, niepożądanych dla środowiska, także biogazownie w zasadzie występują przypadki jakieś takie astmy czy alergii. Generalnie nie da się mieszkać. Najbliższe domy znajdują się około 200 metrów w linii prostej od chlewni. Chcieliśmy wejść na teren zakładu, niestety odmówiono nam wejścia do środka. Właścicielem jest spółka z Ostrowca Świętokrzyskiego. Inwestor chce wybudować obok kolejną, jeszcze większą fermę. A to nie mieszkańcy. Bo już smród dosłownie jest nie do zniesienia. A co będzie wtedy, jeżeli ta druga chlewnia powstanie? Chciałabym się sprzeciwić. Które tam może 5 czy 6 osób pracowało, to nie chcę się angażować w obawie przed pracą, nie przed utratą pracy, a tak to cała wieża przeciwko. W tej sprawie odbyła się rozprawa administracyjna z udziałem wszystkich stron konfliktu. Przedstawiciel inwestora nie chciał się wypowiedzieć przed kamerą i nie zgodził się na pokazanie swojego wizerunku. Mieszkańców zapewniał, że nowa ferma spełnia wszystkie normy środowiskowe i nie wpłynie na jakość ich życia. Nie wierzę. Nie wierzę dlatego, że mamy doświadczenie kilkunastu lat, gdzie po prostu te zapewnienia w praktyce nie mają miejsca. Jak też powóz w ciągu lata przy upale przewoził Gnojowice, to straszny odór się wydzielał i tam mieszkańcy miasta Lewańska interweniowali, że jest do niezniesienia jest taki ten odór i wtedy policja zainterweniowała i stwierdziła, że też powozy, które przewożą, nie spełniają warunków do tego, żeby przewozić, w jakim czasie nie było to przewozu. No później praktyka wróciła. Mieszkańcy obawiają się skażenia wody pitnej. Inwestor przekonywał jednak, że to niemożliwe. W
Wójt Kuryłówki twierdzi, że budowa kolejnej fermy nie jest jeszcze przesądzona. Na razie jesteśmy na etapie zbierania takich informacji i dopiero przygotowywania się do przygotowania tej decyzji. Kluczowe będą opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu. Te mają powstać w ciągu kilku tygodni. Obawy wszędzie bardzo podobne, wszędzie są bardzo do siebie podobne. My teraz wracamy do Krzewic. W międzyczasie usłyszeliśmy, że jest tutaj sąsiadka. Pani mieszka najbliżej, ale około 500 metrów. To jest najbardziej uciążliwe? Smród rano, że nawet o 5. W biogazowni byłam. Niestety, w mojej imieniu spędziłam w biogazowni. Rozmawiałam z mieszkańcami. Byliśmy w Citał. Rozmawialiśmy w Skrzydłowie z mieszkańcami, w Skrzydlicach z mieszkańcami, którzy płaczą. Płaczą, po prostu płaczą. To jest właśnie smród po fermentach. To mi te obawy związane niekoniecznie tylko z przykrym zapachem, ale obawy o zdrowie. Oczywiście. Oczywiście. No nie, jakieś przykłady? Ja myślę, że ktoś, kto ma problemy z astmą, z płucami, ostrzelami, będzie to. Zapraszaliśmy Państwa do biogazowni, które będą identyczne z naszą, a nie biogazowni, które mają w budowie swojego substratu wszystkie inne produkty. Ja przepraszam na udział w pędzle. Czy to tak będzie podnieść? Ta biogazownia powstanie czy nie powstanie? Na pewno nie. Spółka. Wszystkie służby, które zabezpieczyły próbki do badania i które tutaj nadzorowały proces usuwania tego zanieczyszczenia. Mamy informacje takie, że w zasadzie w pełnym zakresie ten teren został uporządkowany, a tutaj Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie uznał tego zdarzenia jako istotnego dla środowiska. W związku z tym, jak gdyby tutaj faktycznie spółka została ochrona mandatem karnym, ale to jest jak gdyby standardowa procedura w tym zakresie. Czy takie incydenty tego typu instalacje po prostu się zdarzają? No jest ciężko powiedzieć, bo ja całej instalacji nie znam. Zatwierdzając projekt budowlany, nie wnikamy w całą instalację. Za to są osoby odpowiedzialne, projekt jest sporządzony przez osoby posiadające linię budowlane, oni odpowiadają. Tutaj z prawej strony słyszymy pytanie, kto z pozwoleniem na budowę, pytanie skierowane do Pani. Dzisiejsza decyzja pozwolenia jest decyzją ostateczną. Płyną wniosek o wznowienie postępowania. Budowa, jak słyszeliśmy, ruszyła. Oczywiście mogą Państwo. Bardzo dziękujemy. Panie dyrektorze, proszę Państwa, nawet nie wiadomo od czego zaczynać, ale powiemy tak. Kłamstwa, jakie są tu wypowiadane, są po prostu obrzydliwe. Po pierwsze, proszę Państwa, szanowni zebrani, podaję niniejszym do wiadomości, że tu
męczarnia jest, funkcjonuje bez podstaw prawnych, ponieważ teza, jakoby tego typu obiekt, który w sposób niezwykle istotny może zanieczyścić środowisko jako całość lub jego elementy, ale wymaga, mają wątpliwości, odpady mogą być uciążliwe, nie są to odpady niebezpieczne. Wymaga, proszę Państwa, po pierwsze decyzji środowiskowej burmistrza, procesu przeprowadzenia oddziaływania tej inwestycji na środowisko zakończonej raportem. Tego wszystkiego nie ma. Interpretacja, którą tu Państwo właściciele i przedstawiciele właściciela przedstawiają, że jest to, że w tym okresie było to niepotrzebne, jest po prostu wierutnym kłamstwem. Tak jak wierutnym kłamstwem jest, proszę Pana, że Panu się to przed chwilą rozszczelniło, bo zdjęcia satelitarne, które są wykonane dokładnie w dacie, w jakim Pan Jagiełłowicz złożył do Pana Burmistrza pismo, którego jesteśmy w posiadaniu, że ani jedna kropla nie wylewa się poza lagunę, dokładnie w tej dacie zdjęcia satelitarne pokazują, jaka była technologia wyzbywania się tej gnojowicy. A prawda, proszę Państwa, o tej gnojowicy jest jeszcze taka, że tutaj nic nie pasuje włącznie z bilansem wody, bo deklarowana ilość gnojowicy jest nieadekwatnie mała w stosunku do tego zużycia wody. I dlatego też kwestia gospodarowania gnojowicą jest bezdyskusyjnie tutaj powodem do zamknięcia tej fermy. A dyskusja o budowie biogazowni na podstawie decyzji budowlanej, co do której właśnie pan starosta wydał postanowienie o ponownym wszczęciu jego procedowania, oznacza, że stara decyzja w obrocie prawnym nie istnieje. My tu jesteśmy w jakichś oparach absurdu dzisiaj buja. Czuć te opary. Tak, to jest. Jeżeli pan sugestie, że zaniedbania sięgają w kilku latach. Proszę pana, mieszkam tutaj około 12 lat. Sprawą tej czarni zajęliśmy się jakieś pół roku temu. Pozwoliłem sobie przejechać tutaj za ogrodzenie, bo nigdy nie miałem okazji być z tej strony ogrodzenia. I jadąc tam, stanąłem przy płocie. Jest rura FI-60 betonowa, w której się ciągle wylewała gnojowica i szła rowem melioracyjnym w kierunku do rzeki. Wylewała się za siatkę. No ona się wylewa. I ona się wylewa do dzisiaj. Dzisiaj. Można dzisiaj tam jechać. Ale tam są trzy laguny. Zrobili tamę, postawili, włożyli przez wał, włożyli rurę plastikową. Zawija i idzie do laguny zamiast do rzeki. Ten cały czas to leci, tylko że nie poza siatkę, do jakiejś otwartej laguny, w której miały być ryby. Mieszkańcy uważają się o zdrowie, tak jak słyszeliśmy. Na razie badania wyszły, ale nie potwierdzają, ale badania wyszły nie są przeprowadzane cały czas. Co pan opowiada? To nie jest prawda. Możemy pójść i zobaczyć. Uporządkowaliśmy teren jest czysty. Natomiast jeżeli chodzi o interpretację prawa, my ją interpretujemy teraz przed Państwem, natomiast interpretuje to Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który jasno i wyraźnie mówi, że działamy w granicach prawa. Jesteśmy od 2008 roku, byliśmy 23 razy. Tego, co mówi pan. Ja panu nie przeszkadzałem. Byliśmy 23 razy kontrolowani przez wszelkie instytucje nadzoru. Tak, działamy legalnie. Czarne jest białe. Nie dacie nie rady. Mam więcej nic do powiedzenia w tej sprawie. Nie wydaje mi się, że my na to powiedzieliśmy. Mieszkańcy nie chcą, opłaty, które są wybierane, normalnie robią inaczej. To jest absurd życia. Na przykładzie Rzeszowskiego województwa podobne. Jeżeli to jest nieprawda. Dlaczego pan burmistrz dopiero trzeba było na piśmie na sesji Rady Miasta? Zapytany drugi mieszkańcy. Pan burmistrz dlaczego pan wiecie? No i latuje do tej laguny. To za zasięg, już mam tutaj śmierć. No, najwięcej, pójdziemy tam, to się nie liczy. I oddychać świeżym powietrzem, to spowoduje nam to zakład pracy, w którym może dojść do tego, że będzie środowisko. Nie tak jak powinno być, że będzie pan miał, nie tak jak powinno pan. Zakład ma powstać w tym miejscu, na terenie Żukowskiej strefy ekonomicznej.
ma być nowoczesny, nie emitować nic zarobków i dać miejsca pracy. Dotychczas o tym inwestycji nie było przedstawicielstwa. Ile mamy do końca materiału? Dobra, mogę prosić pana. To, co jest, zarzuca się, działalność, której się zarzuca, to nie będzie miało miejsca. To jest zupełnie inna funkcja, zupełnie inny charakter. Władze spółki zapewniają też, że wytwórnia nie będzie przetwarzać odpadów pobojowych ani teraz, ani w przyszłości. Mieszkańców to nie przekonuje. Zebrano już prawie 1000 podpisów przeciwko budowie. Spółka nie zamierza na razie rezygnować z inwestycji. Zakład ma powstać w przyszłym roku. Chętnie najprawdopodobniej w kadrze widzą państwo na swoich ekranach telewizorów fragment telefonu. Co to jest? To lewą wyciągnął jeden z mieszkańców. Co w tej chwili nam pan pokazuje? Pokazuje, jak ruch maniorów został skierowany do ostatniej laguny otwartej, nieizolowanej. A ten ruch właśnie melioracyjny, który się ciągnie cały czas tam, cały czas leci, skierowany do ostatniej laguny i właśnie tam zakańcza swoją drogę. I podsiąka z powrotem do rzeki. To mocne słowa, ale jest też obraz, który wydaje się mocny. Nie słuchałem do końca, ale jeśli chodzi o tą rurę i o ten film, to jest nieprawda, bo tamtym rowem leci czysta woda i ja to mogę udowodnić. Tam ryby, ale czemu wyrzucacie wodę? Tam żyją ryby. No to chyba jest to najlepszym dowodem tego, że tam to się i pokazywanie jednej części rury, rura ma, dobrze, zaraz się pokażę. Rura ma dwa końce, jak sami wiemy, i trzeba by pokazać ten drugi koniec, gdzie ta woda leci i dokąd leci. Ja mówię, gwarantuję swoim honorem, nazwiskiem, że tam żyją ryby. Thank you.
się wypowie na ten temat. Bardzo pana proszę. Pan poseł zawsze nam tutaj pomagał i pomaga. Mamy są protesty, przecież tu wszyscy jesteśmy w trybie interwencyjnym. I pani Gazeta Częstochowska, która zrobiła znakomity artykuł na ten temat, i ja również jestem w trybie interwencyjnym. To, co się tutaj dzieje, to jest zupełnie rzecz ewidentna. Przecież tutaj mamy do czynienia z pewnym gąszczem decyzyjno-prawnym. Pieniędzy biogazowni przy sprzedaży energii. I może to jest powód odstąpienia od tej drugiej możliwości, o której pan Jagiełowicz tu w tej chwili nie wspomina, a mówi na spotkaniu Domu Kultury. To proszę mi dać sprostować. Nie mówiłem o tym ja, tylko zaproszony przeze mnie gość. Państwo pytali się, czy są jakiekolwiek inne rozwiązania, na co ekspert powiedział, że Europa, świat, biznes pracuje nad wymyśleniem innych rozwiązań. Że dzisiaj w fazie projektowania są urządzenia, które mają neutralizować nieprzyjemny zapach. Dzisiaj na rynku urządzeń tych nie ma. Dzisiaj jedynym dostępnym i najlepszym rozwiązaniem neutralizacji odoru jest biogazownia. Powtarzam jeszcze raz. Walka z wetorem trwa nie tylko tutaj w Przepicach koło Częstochowa, ale w całej Polsce. Takich ferm trzody chlewnej jest mnóstwo na terenach rolniczych. No teraz na chwilę przeniesiemy się. Rzeszowa, tam również mieszkańcy walczą z podobnym problemem. Są decyzje pana burmistrza, pana starosty, pana marszałka, Wiosiu. To jest przynajmniej wykorzystywane do tego, że z jednej strony jest taki syndrom sytuacji bezradności, bezsilności i niemożności zmian. Ta nie nasza interwencja nic, służy temu. Interwencje będą, interwencje mieszkańców. Panie dyrektorze, ja chciałem powiedzieć, że będą, musimy zakończyć nasz program. Kolejny głos regionu w najbliższą niedzielę o godzinie 12.10. Żegnamy się z Państwem. Bardzo dziękuję za uwagę. Przerywać posłowie. Koniec. Ale to pan nie widział, czy ci posłowie z przedstawicielem tej społeczności. Ja mam już poza kamerą pytanie do pani ze starostów. Czy to pozwolę, czy na podstawie tej sytuacji prawnej, jaka jest obecnie, można budować to biogazownię, czy też trzeba czekać na zakończenie wszczętego pozwolenia? Ale czy wobec takiej, a nie innej sytuacji? Jest ta decyzja. Prosiliście pół godziny z Od samego początku był mówił, że pan sobie kminy. I nic więcej. Poseł czekał tylko leżenia na antenie. Żeby wszyscy, bo pan ktoś powiedział, żeby to wszyscy mieszkańcy w ogóle mogli się wypowiedzieć, a tylko chyba pięciu się wypowiedziało, a to chyba jest 50 do wypowiedzi. Tak, ale kiedy?
Panie, zastanówcie się, panu posłowi, pan czego w ogóle zacząć coś mówić i w ogóle pan czego, to jak pan wygląda teraz według pana posła? Ja jestem spokojny, bo nie mogę wycierpieć takiego postępowania. Pan się nawet tu z telewizji polskiej dla ludzi. Więcej to nie znaczy jakościowo dobrze. To moja wina. Nie, pan prowadzi. Pan 3000 razy mówił, że jest poseł. Pan nie podał. Ja też nie podał.